Mało który z Polaków wie, co to jest Małe Morze. Tak Kaszubi nazywają Zatokę Pucką. Niesamowite, niezapomniane chwile. Jestem zachwycona. Jeszcze mniej Polaków w takich chwilach uczestniczyło. Mogło z bliska zobaczyć rybacką pielgrzymkę Kaszubów. Tego typu wydarzenia są w Pucku już wieloletnią tradycją. Takie wydarzenia giną w natłoku ogólnopolskich newsów. Lokalna stacja, Twoja Telewizja Morska, zawsze to barwne zdarzenie z regionu relacjonuje. Korki na drodze, wypadek w sąsiedztwie. W Senacie na początku lipca dziennikarka lokalnej telewizji z Pomorza relacjonowała pracę swojej redakcji. Szarpanina z policją na ulicy, dziura w chodniku czy pyton na osiedlowym podwórzu. Gdzie wtedy jesteśmy? Jesteśmy na posterunku, najbliżej jak się da. To chleb powszedni dziennikarzy telewizji lokalnych. Praca dziennikarza lokalnej telewizji jest właściwie pracą u podstaw. My nie jesteśmy już tylko reporterami, a wręcz sąsiadami naszych widzów. Nasze telewizje są swoistym archiwum, z którego wiedzę czerpać mogą naukowcy i badacze. My jesteśmy kronikarzami naszych miast, miasteczek. Ale również promotorami ekologii. Jak my nie będziemy sami zbierać, czyścić, no to niestety będziemy gnili w tym brudzie. Wrażliwości społecznej. Osoba niewidząca wymaga usprawnień takiej infrastruktury. Nasze redakcje same organizują akcje społeczne. Tym razem statuetki wręczano w powiecie działdowskim. Albo wydarzenia kulturalne. Gdzie ta mądrość się wykazała? Że się obeszło bez wojny. Problemy, którymi zajmują się telewizje lokalne, najbardziej obchodzą przeciętnego widza. To właśnie lokalne stacje najszybciej docierają z potrzebną mu informacją. Tak było na przykład w czasie pandemii. Suwalski ratusz zwołał konferencję prasową, sztab kryzysowy i lokalny sanepid mówił o przygotowaniach, a ja postawiłam telefon na statywie i transmitowałam to wydarzenie na Facebooka, na żywo. Za parę godzin ten przekaz miał 30 tysięcy odtworzeń. To połowa mojego miasta. Dla drugiej połowy dałam to samo na antenę, bo żadna duża telewizja nie powiedziała lokalnym mieszkańcom, że w ich mieście ktoś walczy o to, by nie było drugiego Bergamo. I że musimy współdziałać, żeby to się udało. W Polsce jest 150 lokalnych telewizji. To spora widownia. 7 800 tysięcy. Tyle osób deklaruje, że zna i ogląda telewizje lokalne, więc łatwo sobie wyobrazić, jak ogromny zasięg te telewizje mają. Jednak rynek mediów lokalnych się kurczy. Są problemy finansowe. To najczęstsze głosy w dyskusji, jaką z udziałem parlamentarzystów w Senacie prowadzili przedstawiciele telewizji lokalnych. Mamy też lokalną gazetę, 10 tysięcy nakładu, lokalny duży portal i tak naprawdę mam bardzo fajne porównanie, jak wygląda kwestia sprzedaży reklamy w poszczególnych mediach. W naszej skali, w naszym wypadku przychody reklamy telewizyjnej, na przykład w porównaniu z przychodami z radia, to jest mniej więcej 30 razy więcej z radia niż z telewizji. Nazywam się Elżbieta Samcel-Czerniawska, jestem dziennikarką, operatorem kamery, księgową i dziennikarką radiową, bo jakoś muszę na tę telewizję zarabiać. Telewizje lokalne nie mają zapewnionego stałego źródła finansowania, a w ustawie o radiofonii i telewizji nie ma o nich nawet wzmianki. Koszty produkcji telewizji są nieporównywalnie większe od produkcji portalu czy produkcji każdego innego medium. Bez wyrównania szans działalność w perspektywie 5-10 lat będzie absolutnie niemożliwa. Takim krokiem rzeczywiście wyjście do przodu. Jednym z rozwiązań proponowanych przez środowisko nadawców telewizji lokalnych jest stworzenie specjalnego funduszu finansowanego z budżetu państwa. W Senacie w tej sprawie padły ważne deklaracje ponad politycznymi podziałami. Byłaby jakiś rodzaj konkursów, czy grantów, czy zadań publicznych zlecanych przez prawdopodobnie przez Krajową Radę. To jest wszystko w tej chwili jeszcze pod rozwagę. To musiałoby być jakieś ciało, które te granty przyznaje, akceptuje. Tutaj myślę, wydaje, że powinno to być ciało społeczne. I ten fundusz powinien być ani niezależny i od samorządu, i od rządu, dlatego że każda władza, jak daje pieniądze, to wymaga. Ono dojrzewa już od dłuższego czasu, także ja mam nadzieję, że to w końcu się pojawi, tak jak się pojawiło w innych krajach. Teraz czas na konkrety, teraz czas na decyzję.